No ale z zanim by to mógł zrozumieć, to musiał się drugi raz narodzić, bo jest tak ciemny. Myślę, że jak się bałwanom kłania na ulicy, to mu wszystko przebaczą. Przebaczy Bóg, ale ludzie mu nie przebaczą. Bóg przebaczy. O to chodzi. Zakłamany, bo Zalewski tu się w internecie pochwalisz, że on jest piękny, on jest ładny, on jest pozytywny, dobry człowiek i taki sobie też szuka. Ja bym nagle tak miała szukać takich dobrych ludzi, a jaką ja bym była głosicielką sprawiedliwości i misjonarką i skronierką, przecież jeżeli ja idę od domu do domu głoszą, od miasta do miasta, od państwa do państwa, to skąd ja tam wiem, kto za drzwiami jest, a jakby mi po schodach spotkała, to bym pewnie nogi wyciągnęła, ale jeżeli ja jestem z Panem Bogiem i idę, to czy ktoś mi na ręki, czy ktoś mi na nogi, albo może, że w życiu się urodzisz, no to przecież to jest tylko względne w życiu, bo to jest widzenia wszystko, a Bóg patrzy na serce, jeżeli ja mówię, że Bóg bada nerki i wątrobę, a serce, patrzy się na serce. Człowiek patrzy się na faryzejskie, na wymiary, na gabaryty, jak na ten szef. Idzie dewotka, maciąg, Korycia mówi, nie. Zośka zmartwi. No to więc, skoro Ryszarda powie, że Zośka zmartwi, no to koniec. No. Gdy nadaje nasze radio, trochę ten Eurokończyka bardziej wejdzie na instrumentę, ale ze względu na zmarszki, to my nie mamy jej lubić, czy nie lubić, to po prostu jeden ma taką urodę, drugi ma taką urodę. No.
tak jest taka kwestia, jest prymitywny i do choroby są tak głupi, że nawet nie doszli do tego wniosku, że to właśnie bieganie już jest zdrowe, a chodzenie jest bardzo zdrowe, że leczy wszystko, a bieganie to jest całą smutku, bo te tarcze, pięty na pięta, to powinien biegać na paluszkach, ale ludzie, ponieważ nie umieją biegać, to skaczą pięty na pięty i mózg. Wszędzie to miejsce, które jest to komercyjne, gdzie trzeba będzie za wszystko niemal płacić i tak naprawdę wprowadzi się cenzurę przy okazji niewygodnych informacji, na przykład establishmentu i dla ludzi władzy, ludzi pieniądze, ludzi wpływowych. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica jest zdecydowana przeciwna tym rozwiązaniom. Teraz w sprawie zmian w prawie autorskim w sieci odbędą się negocjacje między instytucjami europejskimi. Szef Komisji Europejskiej przedstawił nowe pomysły dla Unii na najbliższe miesiące. Okazją było orędzie o stanie wspólnoty, które Jean-Claude Juncker wygłosił na sesji plenarnej w Strasburgu. Szef Komisji proponuje większą ochronę przed manipulacjami podczas przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Juncker przedstawił też pomysł, by usprawnić podejmowanie decyzji, co spotkało się z krytyką europosła PiS-u o szczegółach Beata Pomeska. Jednym z pomysłów na przyszłość ma być likwidacja zmiany czasu. Jean-Claude Juncker ma to zaproponować unijnym krajom. W trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego szef komisji chce, by unijne kraje zwiększyły przejrzystość internetowych reklam politycznych, a także zwalczały kampanie dezinformacyjne. Zapowiedział też zaostrzenie regulacji dotyczących finansowania europejskich partii, by karać te, które naruszają przepisy o ochronie danych. Musimy się chronić przed manipulacją z państw spoza Unii. Jean-Claude Juncker zaproponował też, by decyzje dotyczące polityki zagranicznej były podejmowane większością głosów, a nie jak teraz jednomyślnie. Ten pomysł skrytykował europoseł Ryszard Legutko. To tak naprawdę jest przepis na jeszcze więcej problemów. Doprowadzi to do tego, że wzmocnimy system, w którym niektórzy są ważniejsi. To było ostatnie orędzie o stanie Unii Jean-Claude Junckera i ostatnia debata. Za 8 miesięcy wybory do Europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W lutym w Watykanie odbędzie się spotkanie przewodniczących episkopatów krajów całego świata poświęcone problemowi pedofilii i nadużyć seksualnych w Kościele. Jak podało watykańskie biuro prasowe, trzydniowe rozmowy rozpoczną się 21 lutego. Watykaniści domyślają się, że to reakcja na wychodzące ciągle na jaw nowe, porażające fakty. W sierpniu prokurator generalny amerykańskiego stanu Pensylwania opublikował raport, z którego wynika, że w ciągu ostatnich 70 lat tylko na terenie tego stanu duchowni dopuścili się przestępstw wobec ponad 1000 dzieci. Problem nadużyć seksualnych był jednym z głównych wątków sierpniowej pielgrzymki papieża do Irlandii. Równocześnie były nuncjusz papieski w Stanach Zjednoczonych, arcybiskup Carlo Maria Vigano zarzucił Franciszkowi, że nie zareagował na jego doniesienie o pedofilskich przestępstwach jednego z amerykańskich hierarchów. Informacja została jednak przyjęta bardzo sceptycznie, bo arcybiskup Vigano nie przedstawił żadnych dowodów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rosja chce podpisać traktat pokojowy z Japonią. Propozycję taką publicznie złożył prezydent Władimir Putin, który od poniedziałku przybywa we Władywostoku, gdzie trwa wschodnie forum gospodarcze. Wcześniej również goszczący w tym mieście premier Japonii Shinzo Abe wezwał Moskwę do podjęcia kroków na rzecz podpisania takiego traktatu. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosja i Japonia nie zawarły porozumienia pokojowego po zakończeniu II wojny światowej. Oba kraje do dziś toczą spór o część Wysp Kurylskich. Występując w trakcie wschodniego forum gospodarczego, Władimir Putin oświadczył, że Rosja i Japonia mogłyby podpisać traktat pokojowy do końca 2018 roku. Zawrzyjmy traktat pokojowy nie w tej chwili, ale do końca roku, bez jakichkolwiek wstępnych warunków, stwierdził prezydent Rosji. Rosyjski przywódca dodał, że później na podstawie traktatu, jak przyjaciele, będziemy kontynuować rozwiązywanie wszystkich spornych kwestii. Japonia żąda od Rosji zwrotu części Wysp Kurylskich zagarniętych w czasie II wojny światowej i protestuje przeciwko budowanym przez Rosję baz wojskowych w wspólnym obszarze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przestrzegają niektórzy.
jakiś sygnał zbliżającego się konfliktu zbrojnego, czy też jest to po prostu raczej kolejna odsłona rosyjskiej wojny propagandowej? A to mówią dzisiaj są eksperci z Ośrodka Studiów Wschodnich, czyli analityk w dziedzinie bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, pan Piotr Żochowski, witam pana, oraz specjalista do spraw ukraińskich, pan Krzysztof Nieczypo. Dzień dobry panu. Panowie, zacznijmy od manewrów, o których piszą i mówią właściwie teraz wszyscy, czyli od rosyjsko-chińsko-mongolskich, bo tak to właściwie należy określić, wziąwszy pod uwagę żołnierze ćwiczący w manewrach Wostok 2018. Ich terenem jest wschodni okręg wojskowy, czyli rosyjski Daleki Wschód i Syberia, akwenem już Beringa Ochockiego i Zatoki Oceanu Spokojnego, czyli dosyć daleko od nas. Ale media, zwłaszcza rosyjskie, podkreślają, że są to największe ćwiczenia w dziejach współczesnej Rosji, a minister obrony pan Sergiej Szojgu poinformował, że bierze w nich udział 300 tysięcy żołnierzy, ponad 1000 samolotów, śmigłowców i dronów oraz 36 tysięcy czołgów, transporterów opancerzonych i innych pojazdów naziemnych, a także 80 okrętów i jednostek pomocniczych. Do tego jeszcze dochodzi 3 tysiące żołnierzy wspomnianych już sił zbrojnych Chin i Mongolii. Dla porównania może chcę tylko dodać, że w zeszłorocznych ćwiczeniach Zapad 2018, które wzbudziły dosyć duże zaniepokojenie NATO, uczestniczyło 13 tysięcy żołnierzy. I pytanie do pana Piotra Żochowskiego. To są liczby imponujące i mające kogoś przerazić albo pokazać Rosjanom, co są silni. Pytanie tylko, czy prawdziwe, bo część niezależnych ekspertów rosyjskich twierdzi, że są wzięte z sufitu. Szacunki podawane przez resort obrony Federacji Rosyjskiej muszą zaufać. Oczywiście, jak przenotujemy większość tych informacji, jako pewien przekaz propagandowy, mający zrobić wrażenie, ale patrząc okiem eksperta, zachowując kąty umysł. Chciałbym zwrócić uwagę, że oczywiście 300 tysięcy osób jest zaangażowanych w przedsięwzięcia określone jako manewry Wschód 2018. Chciałbym od razu uściślić, w ćwiczeniach poligonowych, na poligonach położonych przy granicy z Mongolią czy Buriacji, weźmie de facto udział. I to są oczywiście szacunki, ale one wynikają z pojemności, jeszcze raz mówię, pojemności poligonu jednego i drugiego. Weźmie udział około 50 tysięcy ludzi. Tak, to jest bardzo dużo, dlatego że zostały zaangażowane dwa okręgi wojskowe. 300 tysięcy osób, żołnierzy i ta gigantyczna ilość sprzętu ćwiczy zupełnie w innych rejonach. Chcę na przykład przypomnieć, że ostre strzelania z pocisku rakietowych Iskander będą się tu tradycyjnie na Kocha moja matko boska, gdzieś to zalecka, nieco zwariowa na punkcie pieska.